życie ryb to życie między innymi drapieżników i ryb spokojnego żeru. W przypadku płoci, niestety, jest to ryba, która stoi w tym łańcuchu troficznym jako ofiara. Jest najczęściej zjadana przez drapieżniki. Kto nie pamięta tych pierwszych płoci łowionych w towarzystwie dziadka albo ojca? Są to ryby, które tak naprawdę łowimy najczęściej i są najprawdopodobniej tymi pierwszymi rybami, które zapamiętujemy na całe życie. Płoć jednak nie jest na straconej pozycji. Jej kamuflażem jest jej barwa. Charakterystyczny ciemny grzbiet, który zabezpiecza ją przed atakiem między innymi ptaków drapieżnych. Jest on ciemniejszy i na tle ciemnego tła jest praktycznie niewidoczna. Boki srebrzyste, które pozwalają tej rybie w toni wody rozlewać się na tle srebrzących się promieni słońca. Brzuch biały, który na tle lustra wody zlewa się także z tłem nieba. Dzięki temu te ryby są praktycznie niewidoczne. Trzeba nie lada wprawnego oka i wysiłku, aby dostrzec taką ławicę żerującą gdzieś w nieopodal czci. Tarło płoci ma charakter masowy. Trą się w ogromnych ławicach w strefie przybrzeżnej, najczęściej od kwietnia do maja. Składają ogromne ilości ikry. Jedna samica może złożyć nawet 150 tysięcy jaj. Ikra inkubuje się przez kilka dni i następnie masowo wylęgają się i rozpływają po zbiorniku. Oczywiście większość tych ryb jest zjadana przez małe drapieżniki, ale część z nich oczywiście przeżywa. Młode płocie żywią się zazwyczaj drobnym planktonem. W miarę wzrostu przechodzą także na bezkręgowce, ale ciekawostką jest to, że duże płocie bardzo chętnie zjadają choćby nawet ślimaki czy drobne małże. Oczywiście nie połykają ich w całości, ale do rozdrabniania pokarmu służą im zęby gardłowe, które są charakterystyczne dla ryb karpiowatych. Jeżeli chodzi o długość życia tych najbardziej popularnych ryb, są średniowieczne. Ryba, która osiąga rozmiar 25 cm, ma około 10 lat. Ciekawostką jest również to, że u samców ryb karpiowatych, między innymi u płoci, przed tarłem na ich ciele pojawiają się charakterystyczne grudki. Jest to wysypka perłowa, towarzyszy tylko samcom, a zaraz po tarle zanika. W niektórych zbiornikach występuje nadmiar ryb karpiowatych z powodu braku drapieżników. Między innymi płocie, których jest nadmiar, potrafią karłowacieć, a w konsekwencji nie osiągają dużych rekordowych rozmiarów. Zatem bardzo ważne jest, aby w zbiorniku występowały zarówno drapieżniki, jak również ryby spokojnego żeru.